Nienawidzę cię z całego serca, przez te bóle kręgosłupa i tak dalej. Siemanko wszystkim, z tej strony Michał i witam was w unboxingu. Wow, unboxing od chyba niepamiętnych czasów. Dziś skupimy się na tej oto przesyłce, która do mnie przyszła. Mianowicie to jest fotel ProGamer by Yumisu. Czy jakoś tak to się czyta, Yumisu? Nie wiem. Jak ktoś to nie chce, jak ktoś chce, to niech mnie może poprawić. No i przyszła do mnie paczuszka. To będzie taki fotel, a nie to tak jak to coś, na czym musiałem siedzieć przez prawie że całą dekadę swojego kanału. Tak więc, no będzie ciekawie, nie powiem, że nie. Tak więc zrobimy sobie unboxing tego i przetestujemy to cacko, że tak powiem, na moim tyłku, na moich plecach i przy okazji na mojej głowie, bo jak widzicie tutaj mogę sobie, w sumie to bardziej pod kark jest, no ale... Wiecie, o co chodzi. Tak więc, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na ten wspaniały unboxing.
i tak wygląda gotowy fotel złożony. Chcę podziękować tam siostrze i mamie, bo mi pomagali właśnie w składaniu trochę, żeby wiecie, tam coś przytrzymać. No generalnie tam te najnudniejsze momenty podczas tego montowania i przyspieszenia tego montażu, tak jak chociażby, nie wiem, te nóżki czy coś, to tam wiadomo, że się wytnie, no bo nie jest to za bardzo ciekawe. Tutaj przy okazji mamy karton, który już jest pusty, to jedynie tam jest chyba ten. O właśnie, dla osób, co są smutne, nie mają co ze sobą zrobić, to patrzcie. Jak słyszycie, ja mam coś takiego, więc możecie co jedynie, nie wiem, odezwać się do mnie i ja wam wyślę taką folię bąbelkową. A teraz trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało z perspektywy OBS-a, jak będę chciał jakąś gierkę nagrać. Bo na pewno będzie różnica od, przepraszam bardzo, od tego gówna, które widzicie tam. No ale dobra, czas na efekt końcowy, czyli sam test. Bo jak widzicie tutaj, mogę sobie, wiecie, obniżyć i podwyższyć, tak więc ten. I będę mógł sobie jeszcze tam, wiecie, wyregulować, że mogę sobie na przykład tutaj do tyłu puścić siedzonko. Więc, że tak powiem, poza tym patrzcie kurde na to, tutaj będę miał jeszcze pod kark. Tak, pod szyję, pod kark, w sumie wygodę, tak więc no nic dodać, nic ująć, po prostu wygoda w hoj. Dobra, trzeba będzie zobaczyć co i jak za chwilę. No dobra, no to trzeba to teraz sobie zabrać krzesełko, tak więc pożegnajcie się z nim. No już się na nie napatrzyliście. Wyjazd już. O kurde, halo, halo, siemanko, teraz to już jest, można by powiedzieć, że nowa era. O kurde, ty jeszcze odwrotnie słuchawki założyłem, ale jaja. No, tak więc, co mogę powiedzieć wam, moi drodzy? W końcu mam wygodę. Nie mogę narzekać, że tak powiem, na nic. Jestem szczęśliwy. To chyba jest najważniejsze, co nie? Czekajcie, w ogóle dobrze te nóżki stoją? Nie od ten? Ale bajer, za pierwszym razem. Bo często było tak, że nóżki od green screena, wiecie, tak troszeczkę odstawały, nie? No dobra. Tak więc, zobaczmy jak będzie się... Jak będę się ja prezentował jakby na niektórych grach. Znaczy no, wiadomo jak się będę prezentował, ale wiecie, taki test oficjalny krzesła, bo jest ono tutaj sobie tak wygodne. O, tutaj sobie mogę... Kurde, zniżyłem się. Dobra. Nie wiem czemu mam taki odruch przy takich obrotowych krzesłach, że muszę się zawsze, wiecie, tak podnieść i dopiero wtedy. Nie wiem, to jest jakieś takie dziwne przyzwyczajenie. Dobra. No dobrze, moi drodzy, tak więc witam was w Simsach. To jest tak jakby jako taki teścik. Nie będę na razie nic grał, po prostu na razie na tej pauzie sobie opatrzymy co i jak. Jak widzicie mnie teraz z takiej prostej perspektywy, tak jak widzieliście mnie na tym vlogu, jak jeszcze wiecie, znaczy na vlogu, tym materiale, który był przed chwilą, który widzieliście zapewne o drobnym edycie albo cięciu, gdy ściana, w sensie raczej kłótno było zielone. I teraz tak, powiedzcie mi, macie tutaj do wyboru trzy perspektywy. Albo chcecie mnie widać tak, jak ja mówię teraz tutaj do was tak na wprost, albo teraz druga perspektywa. Druga perspektywa wygląda mniej więcej tak, jak widzicie teraz, czyli jestem tak bardziej po prawej, załóżmy, strony, ale nie jest to jakby na wprost mnie, tylko jakby kamerkę mam bardziej z tej strony, czyli tak jakby z drugiego końca monitora, albo takiego skrawka, albo tej końcówki, jak chcemy sobie to nazwać, czyli macie teraz kamerkę po lewej stronie ode mnie. A teraz zobaczymy trzecią perspektywę, tak, dosłownie trzy, jak teraz pokazuję. A trzecia to jest ta perspektywa. Tą, którą widzicie teraz. Jaka z perspektyw wam się podoba? Czy domyślna, która była na samym początku? Czy druga, która była bardziej po waszej prawej stronie, ode mnie po lewej stronie? Czy ta, którą widzicie teraz? Wasze sugestie piszcie w komentarzach.
A ja powiem, że krzesło jest na tyle wygodne, że mogę sobie tak po prostu siedzieć w nieskończoność i tylko rozmyślać nad innymi i ciekawymi rzeczami. Tak więc, my friend, piszcie w komentarzach, która z perspektyw kamerki, ułożenia kamerki wam się podoba. Ja będę leciał. Mam nadzieję, że wam się ten chaotyczny trochę vlog podobał. Napiszcie, co sądzicie. Oczywiście wiadomo, że unboxingi będę robił trochę też w innej perspektywie. Dzisiaj był taki trochę taki wyjątkowy, bo wiadomo, rodzina nie zawsze se musi życzyć, żeby się ich nagrywało. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i piszcie komentarze, co sądzicie na temat tego cacka. Narka!